Podium Dawida Kubackiego. Wierzymy w to głęboko. 140,5 metra w pierwszej serii. Teraz Dawid już wzbił się w powietrze. Już leci. Będzie leciał daleko. Wysoko. Jest! 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 Najlepszy wynik Dawida. Po raz kolejny w tym sezonie powinien wygrać zawody Pucharu Świata. Poczekajmy jeszcze na oficjalny pomiar. Poczekajmy na notę, ale te już się wyświetlają. Są dziewiętnastki. Jest 19,5 i jest 141 metrów Dawidowi. Już nikt tego zwycięstwa nie zabierze. Podium Dawid dwa razy wygrywa. Oczywiście przesunie się w klasyfikacji turnieju TTZ Neustadt 5. No a w klasyfikacji Pucharu Świata nie może. Nie może, bo pozostanie na czwartym miejscu, ale trochę do Ryoyu Kobayashiego, do Stefana Krafta odrobi. Wprawdzie oni są obydwaj na podium, tak jest. Więc 20 i 40 punktów odrobi, ale zawsze to jest coś. No, czekają oczywiście długo z tym podaniem oficjalnego rezultatu, ale my nie mamy wątpliwości już od dawna. To jest zwycięstwo, to jest rewelacyjna nota. Wygrał w pierwszej serii, wygrał w drugiej serii, tu nie było żadnych wątpliwości. W obydwu seriach Dawid był najlepszy.